Cześć, Adrian. Cześć. Powiem tak, przez wiele lat nie za bardzo interesowała mnie ekonomia i zagadnienia z nią związane. I pamiętam, jak no ja urodziłem się jeszcze za czasów komuny, jak upadła komuna i takie pojęcie funkcjonowało, mamy w końcu wolny rynek. Po wielu latach, kiedy sam zacząłem prowadzić firmę i trochę zetknąłem się z przedsiębiorcami i usłyszałem od nich, ach, chcielibyśmy w końcu mieć wolny rynek. Więc powiedz, co to jest ten wolny rynek i czy my w Polsce w końcu mamy, czy nie mamy ten wolny rynek? No, mogę powiedzieć, że ja nie wiem, czy gdziekolwiek na świecie w tej chwili istnieje coś takiego jak wolny rynek w takiej czystej laboratoryjnej postaci. No bo jakbyśmy mogli to sfinansować, co ja gadam, już no, to skrzywienie zawodowe, jak moglibyśmy to sfinansować, jak moglibyśmy to zdefiniować tak na taki chłopski rozum dla własnego użytku, to wolny rynek. To jest taki rynek, gdzie nie ma absolutnie żadnej ingerencji ze strony państwa. Absolutnie żadnej, gdzie tylko, czyli państwo nie jest uczestnikiem w ogóle tego rynku. W ogóle. No bo, czyli inaczej, państwo daje wolną rękę, spotykają się ludzie gdzieś na jakiejś uklepanej ziemi, jeden sprzedaje krowę, drugi sprzedaje owiec. I dogadują się między sobą, ile za tą krowę tych worków owsa ma dostać, bo ten potrzebuje owiec, żeby wykarmić konie, a ten potrzebuje krowę, żeby wykarmić dzieci. I nikt się nie wtrąca w tą transakcję, nikt nie próbuje ingerować w to i nikt nie określa, która strona powinna być troszkę bardziej uprzywilejowana w tej transakcji. Inaczej państwo ma takie pokusy, żeby bronić tej słabej strony w teorii, że określa, która strona jest tutaj słabsza, i to jest takie populistyczne podejście, które się dobrze sprzedaje generalnie. Określa, która jest strona słabsza i próbuje zaingerować w taki sposób, żeby wyrównać w cudzysłowie szanse. Tylko to z reguły się kończy źle. I dlaczego uważam, że nie ma tego wolnego rynku? No bo państwa, czy nie tylko państwa, ale i duże korporacje już w tej chwili, których majątek czy których roczne obroty czasami dorównują albo i przewyższają budżety państw, no, mają metody i mają narzędzia legalne lub nielegalne do tego, żeby wpływać na rynek. Więc tego rynku wolnego nie ma. I tyle. Znaczy, jakbym miał do czegoś to przyrównać, to jest taka sytuacja, kiedy żyjemy w totalnej dziczy, w totalnym takim dzikim środowisku. I o tym, czy przeżyjemy, czy nie przeżyjemy, i czy się utrzymamy przy życiu, czy nie, decydują tylko i wyłącznie nasze umiejętności i nasza determinacja, nasz upór. Czyli z jednej strony wolny rynek jest takim miejscem, czy stanem, gdzie możemy bardzo szybko się wzbogacić, nikt nam nie zabrania niczego, ale z drugiej strony możemy bardzo mocno oberwać po głowie od konkurencji. I to jest taki, mówię, pierwotny, dziki stan, w którym wielu ludzi się czułoby jak ryba w wodzie. Natomiast no, dzisiaj nie chcę tego oceniać w żaden sposób. Dzisiaj z wolnym rynkiem chyba nie mamy do czynienia nigdzie. Może są jakieś wyjątki, ale bardzo niewielkie. No ale dobrze, no bawię się w takiego naiwnego człowieka, który słucha tej audycji i mówi sobie, a nie, no to fajnie, właśnie fajnie, że państwo tak broni tych biednych, takich, co mają mniej szans, co się, nie wiem, gorzej urodzili, albo, bo oni wtedy mają jakieś szanse. No, odwołując się do dzisiaj wysłuchałem takiego przemówienia pana Mentzena. On powiedział w pewnym momencie, że jedna z ustaw zaraz w 19 roku, którą uchwalił nasz Sejm, to było zamrożenie cen czynszów na poziomie sprzed 1914 roku.
kiedy w trakcie była wielka wojna. I to było takie opowiedzenie się po stronie słabszych i to było bardzo dobrze przyjęte, ogólnie rzecz biorąc, bo to przecież słabsi ludzie, tylko skończyło się to, no, czym się kończy zamrożenie czynszów i czym się kończy regulacja, właśnie regulacja, czy próba regulacji relacji między lokatorem a właścicielem, zawsze rosną ceny, a w tym wypadku ludzie poradzili sobie w ten sposób, że ta regulacja czynszów nie dotyczyła podnajmu. W związku z tym, obchodząc tą regulację, ludzie zaczęli sobie na potęgę podnajmować mieszkania, w związku z tym ceny ogromnie wzrosły tego podnajmu. I to uderzyło znowu w tych najbiedniejszych, którzy mieli być w teorii chronieni. Więc to się zawsze kończy źle. I to właśnie dla tych, których interesie państwo ma takie pokusy, one są, mam wrażenie, nie do odparcia, że państwo czy politycy mają pokusę, żeby się lansować w ten sposób, że oni występują właśnie w imieniu tych najbiedniejszych i najbiedniejsi to kupują, a potem się okazuje, że własną krwawicą muszą zapłacić za te eksperymenty, bo tego się nie da wyregulować. No właśnie, każdy lubi być Robin Hoodem, no ale dobrze, to bawię się dalej w takiego naiwnego człowieka, który myśli sobie, ale po co państwo tym się zajmuje? Przecież gdyby dało taki wolny rynek, to nie miałoby tylu zajęć, tylu przepisów, nie musiałoby tworzyć, nie musiałoby się zajmować tyloma sprawami. Dlaczego państwo to robi? Pytanie powinieneś zadać, nie wiem, panu Januszowi Korwin-Mikke. On by ci to bardzo łatwo wytłumaczył. Mieliśmy najlepszą ponoć służbę, nie najlepszą, ale jedną z lepszych służb zdrowia w Europie w czasach międzywojenia i tylko dlatego, to też dzisiaj usłyszałem, tylko dlatego, że w którymś tam, na początku dwudziestolecia międzywojennego, przy którejś tam reformie, zlikwidowano Ministerstwo Zdrowia jako niepotrzebne i szkodliwe. I w związku z tym nasza służba zdrowia stała na wysokim poziomie relatywnie jak na tamte czasy. Czy komuś dzisiaj by przyszło do głowy zlikwidować Ministerstwo Zdrowia jako niepotrzebne i szkodliwe? Zresztą tam to też chyba był wypadek przy pracy, biorąc pod uwagę, w jaki sposób oni się zachowywali wtedy. To był wypadek przy pracy, który zaskutkował tym, że wszystko się wyregulowało samo w miarę i zaczęło to dobrze działać. I gdyby to zostawić w spokoju, to prawdopodobnie działałoby dobrze do dzisiaj. A tam, gdzie politycy pchają swoje, nie da się po prostu, nie da się naszej rzeczywistości, w której żyjemy, także tej gospodarczej, nie da się tego wtłoczyć w jakieś ramy prawne, takie, żeby wszystko opisać prawnie. Sam wiesz, można stworzyć pewne zasady, natomiast nie da się każdej sytuacji, każdej transakcji opisać dokładnie w prawie, jest to niemożliwe. W związku z tym zawsze będą jakieś problemy. Teraz państwo nam reguluje życie coraz bardziej w związku z epidemią i ludzie znajdują tego typu obejścia prawa, że tworzą, nie wiem, kościół, tak? Kościół, siłownie, tak. Siłownie, kościoły powstają jako siłownie, kwiaciarnia na lodowisku, albo ostatnio słyszałem, czy czytałem, że Coca-Cola jest sprzedawana jako odrdzewiacz. No tak. Przed podatek cukrowy. I tutaj też państwo dba o nasz rozwój, nie o nasz rozwój, o nasze zdrowie dba, ingerując w wolny rynek, nakładając podatek cukrowy i mówiąc, że to dla naszego dobra, żebyśmy mniej pili słodzonych napojów. No więc, no niestety, tak to wygląda. Mówię, to jest tak, że im więcej wolnego rynku, przynajmniej w ramach jakby jednego organizmu państwowego, tym lepiej jest dla państwa, dla ludzi, dla wszystkich. Natomiast biorąc pod uwagę jakby taki aspekt międzynarodowy, to się zmienia w momencie, kiedy państwo się bogaci, ponieważ często jest tak, że państwo, które jest na dorobku biedne, stosuje regulacje, które mówią o tym, ma taką politykę, jak to się nazywa, izolacyjną, to znaczy stosuje cła.
które chronią rynek wewnętrzny, żeby za dużo towarów nie wpływało do kraju, który jest na dorobku, czyli chroni swój przemysł w ten sposób państwo. I to jest do pewnego momentu, do pewnego stopnia jakby z punktu widzenia interesów państwa taka polityka dosyć sensowna, chroniąc wewnętrzny rynek, jakby odcinamy dopływ tanich towarów z zagranicy i pozwalamy okrzepnąć temu naszemu biznesowi, temu naszemu wewnętrznemu kapitałowi. W momencie, kiedy państwo się bogaci i zaczyna dużo produkować, wtedy już nie jest zainteresowane cłami, jest zainteresowane, żeby jego odbiorcy te cła mieli jak najniższe. I warto prześledzić sobie, jakie cła stosują państwa europejskie, które bardzo dużo mówią, nie tylko europejskie, ale na przykład Stany Zjednoczone, które bardzo dużo mówią o wolnym rynku i o wolnym handlu. Mają bardzo wysokie cła na wiele produktów. I tu też jest regulacja i mam wrażenie, że ta idea wolnego rynku, którą byliśmy tak karmieni jeszcze za czasów komuny, że to jest taka idealna rzecz, to państwa, politycy o tym mówili, mówili o tym, że powinniśmy do tego dążyć, ale tak nie do końca wierzyli w to. Ja mam takie wrażenie, że czasami wczoraj oglądałem taki sketch kabaretu Adin i w pewnym momencie padło pytanie, czy naprawdę wszyscy biskupi pójdą do nieba? Ktoś zadał Panu Bogu pytanie w tym sketchu. A on mówi tak. A potem mówi taki żart. No więc politycy, jakbyś polityka zapytał takiego wolny rynek i tak jak najbardziej, ale gdzieś z tyłu głowy zawsze jest to ale, tak, wolny rynek, ale. I ja się już zdążyłem przekonać w swoim życiu, że najważniejsze zawsze jest po tym ale. No nawet patrząc już tutaj, bawiąc się w lingwistykę, że ale jest takim zawsze kasownikiem pierwszej części zdania, tak? Tak. Dla tych, co nie wierzą, to jeżeli masz żonę, to idź do żony i powiedz to na dobry sposób, a jak powiesz na zły sposób, to co powiem za chwilę, to będzie źle. Czyli możesz powiedzieć tak, na świecie jest wiele pięknych kobiet, ale ty jesteś najpiękniejsza. Ale możesz też powiedzieć inaczej. Jesteś najpiękniejsza, ale na świecie jest wiele pięknych kobiet. No, mniej więcej jak ze szklanką, do połowy pełno, do połowy pusta, nie? Tak, ale dobrze, jeszcze chwilę chciałbym temu wolnemu rynkowi się przyjrzeć, ponieważ te czasy ty prawdopodobnie jesteś trochę starszy i trochę szybciej wszedłeś w biznes. A jakbyś, czy coś powiesz o ustawie Wilczka i o tym, czy ona rzeczywiście wprowadziła wolny rynek w Polsce na pewien czas? Tak, wprowadziła, ponieważ ustawa Wilczka była bardzo prosta. Ja jeszcze wtedy nie byłem w biznesie i niewiele z tego rozumiałem, ale gdybyśmy mieli jakby skonkretyzować ją, czy tak powiedzmy sprowadzić do takiej esencji, no to najprościej rzecz biorąc ustawa Wilczka mówiła, że wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone. I to się wydaje oczywista oczywistość, tak? Z tym, że ja nie wiem, czy ona przetrwała chyba 2 albo 3 lata w tej formie i potem bardzo szybko ludzie, politycy się zorientowali, że dali ludziom za dużo swobody. W związku z tym bardzo szybko zaczęto poszczególne elementy, pan Michalkiewicz to tam dosyć w niektórych miejscach, w swoich przemówieniach dosyć tak obrazowo tłumaczy, poszczególne gałęzie jakby działalności gospodarczej czy biznesu bardzo szybko zaczęły być koncesjonowane, to znaczy państwo zaczęło wydawać pozwolenia na pewne działy w całe gałęzie gospodarki, gdzie wcześniej obrót koncesjonowany był tylko bodajże, jeżeli się nie mylę, lekami, bronią, amunicją i środkami wybuchowymi i jakimiś tam truciznami czy środkami takimi szkodliwymi. Nie wiem, czy coś jeszcze było, nie wiem, tam alkohol chyba jeszcze w to wchodził, ale tak naprawdę bardzo niewiele tych
tych dziedzin było koncesjonowane przez państwo. A potem to zaczęło przybierać wymiary lawiny i teraz właściwie znowu dochodzimy do takiego miejsca, gdzie ta gospodarka zaczyna być do tego stopnia przeregulowana, czyli tych regulacji wzajemnie siebie wykluczających, tych interpretacji i tych wszystkich przepisów prawnych mamy tyle, że no, ja oczekuję, że jeszcze tak może kilka lat i dojdziemy znowu do punktu, kiedy będzie potrzebny drugi Wilczek. I że państwo nagle się zorientuje, że po prostu ta maszyna już nie jedzie. Bo dlaczego komuniści dopuścili Wilczka? Bo ta maszyna już nie jechała. Były zakłady, gdzie kręciły się maszyny, dymiły kominy, ale z tego nic nie wynikało, z tego nie było żadnego efektu ekonomicznego. Więc Wilczek musiał przyjść, zrobić swoją robotę. No był człowiek partii, ale on był też przemysłowcem, on miał biznes swój i on rozumiał pewne zależności, mimo tego, że należał do PZPR-u i wiedział, jak uzdrowić gospodarkę. Po prostu trzeba dać ludziom wolną rękę w maksymalnym zakresie. I teraz to jest już od 30 lat ograniczane, więc PRL istniało 44 lata, więc myślę, że zbliżamy się powoli, jeżeli nic się nie wydarzy, to zbliżamy się znowu do tego punktu, kiedy cała ta maszyneria po prostu stanie, bo od 30 lat sypiemy w te tryby jako państwo, czy jako no tak, jak rządy sypią po kolei, zamiast lać tam olej i jakby udrażniać i upraszczać sprawy, no to sypią drobny, miałki proszek, który zapycha to wszystko i za chwilę te tryby staną, no bo już się nie będzie dało i wtedy no, siłą rzeczy będzie musiało to być uwolnione. Kto za to zapłaci? Znowu najbiedniejsi, bo to oni zawsze oni płacą koszty wszystkich eksperymentów, których dopuszcza się państwo na żywym organizmie, jakim jest wolny rynek. I tak to niestety będzie wyglądało prawdopodobnie. No niestety chyba tak, to jest trochę jak z tym eksperymentem w edukacji, puszczaniu dzieci o rok wcześniej i mówieniu, nie, to niczym nie wpływa, proszę zobaczyć, jak dzieci sobie świetnie radzą, no i dzisiaj widzimy efekty, tak? Te dzieci są już w starszych klasach i okazuje się, że dzisiaj większość rodziców, których znam, mówi, w życiu byśmy nie posłali dzieci. No taka jest niestety prawda. Brutalna. Dobrze, to co pozytywnego możemy tutaj, czym pozytywnym możemy zakończyć, bo tak żeśmy weszli w takie tonacje. Właśnie mi przyszła do głowy jedna pozytywna rzecz, tylko to znowu trzeba być tak błyskotliwą osobą jak ja, oczywiście żartuję, żeby umieć wykorzystać, czy próbować nawet wykorzystać te regulacje, no bo ostatnio mi mój wspólnik przysłał takiego linka mi podesłał na jakimś komunikatorze, że już od 2 lat obowiązuje w Polsce norma, która zobowiązuje instytucje publiczne, czyli mające obiekty swoje, instytucje, które posiadają obiekty użyteczności publicznej, nie wiem, biblioteki, szkoły, jakieś inne instytucje, do dbania o poziom akustyczny. Norma, która mówi o akustyce i o tym, że mają być jakieś zachowane normy hałasu, nie tylko w zakładach pracy, ale też na przykład w szkołach, na korytarzu, co jest dla mnie, no zastanawiam się, jak to utrzymać. No i to jest dla takiego przedsiębiorcy jak ja, czy moi wspólnicy, którzy zajmujemy się właśnie akustyką, czy mamy firmę, która się zajmuje wygłuszeniami akustycznymi, to jest metoda na to, żeby się promować. I wiele regulacji, które wchodziły jakby z inicjatywy państwa, były wykorzystywane do tego, żeby jakieś tam, nie wiem, pamiętam, wchodziły kiedyś obowiązkowe gaśnice do samochodów, nie? Jeszcze w latach 90. I nagle powstało masę takich zarabiających dobrze warsztatów, które zajmowały się legalizacją, napełnianiem, sprzedażą gaśnic. I tak za każdym razem, jak wchodzą jakieś nowe
regulacje, to się pojawiają firmy, które jakby na tym się lansują i zarabiają pieniądze na tym, na zaspokajaniu tych potrzeb, które państwo sztucznie wygenerowało za pomocą regulacji prawnych. Ja nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale państwo, tak, państwo sztucznie generuje pewne potrzeby, których by nie było, gdyby nie regulacje prawne, które się pojawiają. I ludzie, chcąc sprostać, w pewnym sensie się orientują, że no chociażby te wszystkie teraz rzeczy związane z gospodarką śmieciami, tak, z RODO, pojawiło się pełno firm, które jakby zapewniały audyty odnośnie tego RODO, więc one za to brały pieniądze. Wchodzą te normy ISO, wchodziły kiedyś tam w latach 90., więc pojawiło się ogromnie dużo audytorów, firm, które wprowadzały, pomagały wprowadzać ISO, które tak po kolei, czyli obudowujemy gospodarkę różnymi wymogami, normami, natomiast ludzie, którzy są przytomni, potrafią wykorzystać to po to, żeby się wybić i jakby sprzedać swój produkt, który jest wytworzony, który nigdy by nie przyszedł do głowy nikomu, gdyby tej normy nie było, gdyby nie pojawiła się regulacja prawna, ale ponieważ ona się pojawiła, jest wymagalna, zagrożona karą, w związku z tym wszyscy grzecznie zgłaszają się do tych firm, które potrafią jakby ogarnąć to wszystko, po to, żeby zdjąć sobie z głowy, na przykład ja muszę, jako przedsiębiorca, musiałem podpisać umowę z organizacją odzysku sprzętu, która za mnie wykonuje obowiązki, które nakłada na mnie państwo. I to tam nie tylko się sprowadza do odzyskiwania sprzętu elektrycznego, elektronicznego, ale sprowadza się też do tego, że na mnie jako na przedsiębiorcy państwo nałożyło obowiązek edukowania społeczeństwa w tym zakresie. W związku z tym ta organizacja odzysku sprzętu nie tylko odzyskuje ten sprzęt, ale też edukuje społeczeństwo i wykonuje w zastępstwie mnie ten obowiązek, zdejmując mi to z głowy, oczywiście wystawiając fakturę na to. Tak, zdejmując z głowy i wyciągając z kieszeni. Dokładnie. Jak to ktoś powiedział, że państwo w ten sposób stymuluje gospodarkę, że bierze kamień, wybija komuś szybę i mówi o... I teraz tak. Kilka osób zarobi. Teraz zarobisz klasz, wytwórca kitu, tak. I jeszcze, nie wiem, chłopiec, który wybijał tą szybę, tak? Bo dostał parę groszy. Okej, dobra. To dzięki, Adrian, za przybliżenie idei wolnego rynku. Miejmy nadzieję, że będziemy doświadczać Mam tej nadzieję, rzeczywistości coraz bardziej. Mam nadzieję, że czekamy na wilczka. Tak, czekamy na niego. Dziękuję, Andrzej. Dzięki.